w areszcie na podstawie prawomocnej decyzji sądu. Ale izolacja, ja mówię o izolacji. I to wszystko. Ja mówię o izolacji. To, czy osoba jest izolowana, czy nie, to jest decyzja kierownika aresztu. Czy prawdą jest, że prokuratura na żadnym etapie nie wnosiła o izolację? Dzięki. Nie wnosiła o izolację. Dobrze. Nie będę udzielał informacji na temat tego postępowania. Dlaczego pan nie będzie udzielał informacji? Ale panie prokuratorze, no, jest pan funkcjonariuszem publicznym. Zadajemy pytania jako obywatele, dziennikarze, niezależnie od tego, z jakiego powodu zadajemy te pytania, no, utrzymujemy pana na tym stanowisku. Nie odbieram państwu prawa do zadawania pytań, ale wskazuję właściwą drogę, tak? Zwłaszcza w przypadku takiej sprawy. Dziękuję państwu. Zwłaszcza w przypadku takiej sprawy jest pan jedyną właściwie osobą kompetentną, zdolną. Nasi widzowie chcą wiedzieć, co to za przypadek takiej sprawy. Sprawa jest oparta w części na materiałach niejawnych, przedmiot postępowania dotyczy szpiegostwa, w związku z czym i zasadą tajności postępowania przygotowawczego, udzielanie wszelkich informacji podlega pewnym regułom. To wszystko. Dlatego i to dotyczy pytamy, każdej też sprawy. Dlatego państwa. Nie pytamy o żadne przesłanie. Tylko pytamy o to, w jaki sposób prokuratura interpretuje polskie prawo, że kontakty w Parlamencie Europejskim miałyby służyć przestępstwu szpiegostwa. A nawet nie szpiegostwa, to jest konkretne pytanie. Nie może pan na to odpowiedzieć? Konkretne pytanie jest sformułowane tak, że pan bazuje na swoich informacjach, wycinku swoich informacji. Prosimy o więcej informacji. Swojej informacji i ocenie. Natomiast ja przedstawiam zarzut, kieruję do sądu wniosek i sąd to ocenia. Czy spełnione zostały znamiona? Panie prokuratorze, ja wszystko. Pytanie jest czysto do tej pory wszystkie decyzje sądu podzieliły stanowisko prokuratury. I to potwierdza zasadę. Pan zasadę nie zmógł powiedzieć. Zawsze tak było w tym sądzie. Panie prokuratorze, ale pytanie jest czysto abstrakcyjne. Ja nie pytam konkretnie teraz o tą sprawę, tylko w jaki sposób posiadanie jakichkolwiek kontaktów miałoby być wykorzystane do... Pytanie nie pamiętam, czy abstrakcyjnie proszę odpowiedzieć. Panie posiadanie abstrakcjonalnie, nie może pan odpowiedzieć, nie związane z tej sprawą. Może mi pan nie przerywać? No, bo pan cały czas mówi to samo. Może pan nie przerywać? Proszę. Dziękuję. Odsyłam do rzecznika. Proszę o zadanie konkretnych pytań. Zostanie państwu udzielona odpowiedź. W takim zakresie, jak to jest możliwe. Ale doskonale pan i to wszystko. Wie, że rzecznik mi nie odpowie na pytanie abstrakcyjne. Ja pytam pana teraz jako prawnika, osoby z prawniczym wykształceniem. Czy tego rodzaju czyn może być w jakikolwiek sposób wykorzystany jako przestępstwo szpiegostwa bądź współpracy z obcym wywiadem? I w jakim celu obcy wywiad miałby się proste pytanie zajmować? Na które, co innego może pan mówić sobie tam na sali sądowej, ale nam widzą na że niech pan powie, czy to jest szpiegostwo. Państwa, ja nie zajmuję się interpretacjami na potrzeby państwa. Tylko prowadzę postępowanie prawne. Na potrzeby państwa posłowie. Musi pan najpierw coś zinterpretować, żeby oskarżać. Powiedziałem już państwu, jakie są zasady. Proszę się zwrócić do rzecznika prasowego. Proszę zadać konkretne pytanie w takim zakresie, jak to będzie możliwe, zostanie pan. Nie, proszę pana, pan zinterpretował jakoś daną sytuację, ponieważ pan człowieka oskarża. A ja oskarża go pan dlatego, że pan zinterpretował, że to jest przestępstwo. I się pytam, żeby pan potwierdził, to jest przestępstwo mieć kontakty w Parlamencie Europejskim. Piskorski podobno popełnił przestępstwo, ja wiem, że nie pan prowadził, tak? Ale z tego samego wydziału, polegające na wpływaniu na opinię publiczną, którego też nie ma w kodeksie karnym. Tutaj są kontakty w Parlamencie Europejskim. Tak, zgodne z narracją. Tutaj są zarzuty polegające na posiadaniu kontaktów w Parlamencie Europejskim, gdzie Julian Niedźwiecki był legalnie zarejestrowanym lobbystą, czyli Parlament Europejski nie miał wobec tego zastrzeżeń. Jest pan pewny? Czy był legalnie zarejestrowanym lobbystą? Zadam panu jedno pytanie, skoro pan jest taki pewny. Taką informację mam z nieprzychylnych mediów. To prosiłbym pana o przygotowanie się do takiego wywiadu i do zadawania konkretnych pytań. Stąd proszę zadać pytania, ja panu odpowiem, bo to nie było przedmiotem ustawy. Ale panie prokuratorze, może pan zaprzeczyć, przecież, że nie był lobbystą legalnym, tak? Że tak, on nie był. Przebywał na terenie Parlamentu Europejskiego nielegalnie. Szpiegiem? Proszę państwa, są jeszcze słuchani świadkowie, są wnioski pełnosprawne. Stąd nie będę państwu udzielał takich informacji. Dziękuję jeszcze raz. Ja z tego miejsca chcę zareagować. Dziękuję jeszcze raz. Państwo również jako dziennikarze wystawiacie sobie odpowiednią ocenę. W sytuacji, gdy ja mówię, jak wygląda procedura, kiedy mogę się wypowiedzieć, kiedy mogę udzielić państwu informacji, jaka jest właściwa procedura. Państwo mimo to nadal oczekujecie odpowiedzi. Bo my już od tego jesteśmy, żeby drążyć nieprawidłowości, które państwo popełnia. W takim zakresie, jak mogłem się wypowiedzieć, wypowiedziałem się. To jest postępowanie przygotowawcze. Ja jestem prokuratorem, czyli wypowiadam się na sali. Tak, czyli na przedmiot postępowania, z uwagi na przedmiot postępowania, proszę sformułować konkretne pytania i skierować je do rzecznika prasowego. Ale dziękuję państwu. Nie odpowie pan jako prawnik. Abstrakcyjnie, w jaki sposób tak. Nie, proszę pana, bo ja jestem prokuratorem i skupiam się na postępowaniu przygotowawczym, a nie na wypowiedziach, jak na pana pytania, oparte na informacjach
Nie sprawdzamy. Informacje od państwa. Przecież to państwo podajecie, że przestępstwo miało polegać na kontaktach w Parlamencie Europejskim. Prasie to. Tak, i to jest komunikat prokuratury. No bardzo przepraszam, ja sobie tego nie wymyśliłem. Ale... Tego waszego rzecznika, do którego pan was odsyłał. I co mi on wtedy odpowie? Panie prokuratorze, ja tak czy inaczej dziękuję, że pan z nami oczywiście pan ma, natomiast proszę się też nie dziwić, że jako obywatele jesteśmy oburzeni, jako przyjaciele na Mieszkańskiego, bo nie ukrywam, że się z nim znamy, bo człowiek od półtora roku przebywa w areszcie. Nikogo nie zabił, nikogo nie okradł, nikomu nie zrobił krzywdy, a państwo cały czas wnioskujecie o to, żeby ten areszt przedłużać. Narażając nas też jako obywateli na koszty. Już nie mówię o tym areszcie, ale o tego postępowania. Przecież domyślam się, że znowu korzystacie z całej masy urządzeń posłuchowych, inwigilacyjnych i tak dalej, które nas wszyscy jako obywateli kosztują. A panie prokuratorze, bo to co jest też ważne, walka z obcym wywiadem to jest bardzo ważne zadanie państwa i myślę, że się wszyscy z tym zgadzamy. Tylko jeżeli państwo po współpracy z obcym wywiadem oskarżacie ludzi, którzy nawet nie mieli takiej możliwości, to wy obniżacie po pierwsze rangę państwa polskiego, po drugie rangę tego przestępstwa. I to właśnie przez to, przez takie działania, Polacy niedługo w ogóle nie będą na takie rzeczy reagować, bo co drugi jest szpiegiem. To jest po pierwsze paranoja, a po drugie to jest krzywdzenie nas jako obywateli państwa polskiego. Dlatego ja jako obywatel wnioskuję do pana, żeby się wycofać z tej sprawy, wycofać zarzut tego Bezniedźwieckiego, wypłacić mu odszkodowanie i żebyśmy naprawdę zaczęli walczyć, naprawdę walczycie państwo z obcymi wywiadami. Bo trzeba. Trzeba zabezpieczyć interes państwa polskiego. Ale wy w ten sposób niszczycie interes państwa polskiego i mało tego, niszczycie też opinię państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Bo ta sprawa też znajdzie się, panie prokuratorze, w ONZ, prędzej czy później. I będzie tak samo jak z Piskorskim. Do tej grupy do spraw zatrzymania arbitralnych. Po pana ocen, jako dziennikarza, do której oczywiście, jako obywatela, do której pan ma oczywiście prawo. Natomiast, żeby wypowiadać się co do zarzutu, no to trzeba też znać materiał dowodowy. Będzie taki etap niewątpliwie, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, gdy w przeważającej części sąd dostępny ten materiał dowodowy. I wtedy polecam zapoznanie się z nim i wtedy polecam również ocenę, czy zostały spełnione przesłanki z artykułu 130, które to, jeśli chodzi o znamiona szpiegostwa, jest to katalog otwarty, to też polecam panu, żeby się przygotować do takiej oceny. I wtedy będzie pan mógł zająć takie stanowisko. Co znaczy katalog? Dziękuję. Że można tam wpisać coś. Że cokolwiek, tak? No tak pan prokurator powiedział, jakby właściwie wszystko mogło być szpiegostwem. Pana. A przed chwilą pan prokurator mówił, że nie wdaje w interpretację. Proszę pana, tak jak panu powiedziałem, będzie pan musiał wypowiadać, myślę, w sposób bardziej zdecydowany, niż pan pozna materiał dowodowy. Ja tak jak panu powiedziałem, nie mogę dowolnie dywagować tak jak pan, dokonywać ocen, to mogę się odnosić do materiału dowodowego na sali sądowej. I to wszystko. Jeśli państwo macie dalsze pytania, konkretne, to zapraszam do wypowiedzianego rzecznika. Na pewno będziemy się w dalszym ciągu interesować. Dziękujemy również, a za to, że pan prokurator mnie poznał, ja przy okazji przy kamerach chcę zadeklarować, ponieważ jak rozumiem też mam doświadczenie w sprawie. Od półtora roku nikt mnie nie wzywał, mimo już nawet dzwoniłem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby podać swój adres, żeby nie było z tym problemu, więc mam nadzieję, że to nie jest dla państwa ogromne obciążenie, że przesłuchacie ewentualnego świadka, bo ja też wiem, że państwo później podajecie przed sądem fakt nieprzesłuchania jeszcze jego świadków, podajecie jako argument za przedłużeniem aresztu. To tak jak się odbywa w sprawie Piskorskiego. Ja do tej pory nie jestem powołany na świadka i od 7 lat nie mogę się z nim skontaktować w ogóle, bo przecież o to chodzi prokuratorom, którzy są, powiedzmy, zalecani przez wiadomo jaką władzę. No dzisiaj jest posiedzenie w sprawie przedłużenia aresztu wobec pana Janusza Niedźwieckiego. No my uważamy, że przesłanka ogólna i szczególna no nie została spełniona, czyli nie ma prawdopodobnienia przestępstwa oraz nie ma szczególnych przesłanek z tymczasowego aresztowania. No, będę walczył, żeby decyzją sądu, postanowieniem areszt został uchylony, wniosek został nieuwzględniony, ewentualnie, żeby prokuratura dalej prowadziła postępowanie, stosując wolnościowe środki zapobiegawcze. Byśmy z klientem już w ramach swobodnej rozmowy mogli to postępowanie prowadzić i podejmować obronę. A to, że
Co prokuratura podaje jako powody tego, że niewolnościowe środki zapobiegawcze są potrzebne, znaczy to matactwo, że on ucieknie gdzieś, jak to argumentują? Znaczy prokuratura składają wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Z natury złożenia takiego wniosku tak. Nie stosuje wolnościowych środków zapobiegawczych. Tak. Jasne, ale to trzeba jakoś uargumentować. W Polsce jest to nadużywane. Ludzie siedzą miesiącami, latami, tak. Prokuratora tak się wymyśliła. No to jest straszne państwo. Proszę powiedzieć, jak w tej sprawie jest to argumentowane, że ten człowiek musi siedzieć w więzieniu, a nie może mieć jakiś dozór czy coś tym podobnego? To wynika z przesłanek kodeksu postępowania karnego, ze szczególnych przesłanek. Na przykład obawa matacji. No właśnie, czy jest podawane to jako argument? Jako argumentacja, tak. I zagrożenie bezdomną karą, prawda? No bo przy takim zarzucie to jest... Prawie w każdym wniosku, nie tylko w tej sprawie, ale również w innych, zawsze jest podawana ogólna przesłanka i te szczególne, bo inaczej sądy nie... Ja rozumiem, to musi być podane. Wie pan o co chodzi? Przez Fundacja Helsińska się też zajmowała, co wyprawia w Polsce prokuratura. To jest po prostu, najczęściej to sąd po prostu przyklepuje. Oni sobie ułatwiają sprawę, niech sobie człowiek siedzi, my podatnicy musimy go utrzymywać, tak samo jak tego prokuratora, a dzieje się po prostu bezprawie. Są stosowane środki, które nie są potrzebne, nie są konieczne. Na pewno środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest nadużywany, w szczególności również. Panie senatorze, ja zapytam wprost. Nie pytam o żadne tajne rzeczy, może pan bezpośrednio odpowiedzieć. Czy akcja oskarżenia, nie ma tu oskarżenia, ale czy prokuratura zarzuca Januszowi Niedźwieckiemu wynoszenie jakichś tajnych informacji i na przykład sprzedawanie bądź przekazywanie jej obcemu wywiadowcy? Znaczy ja nie mogę się wypowiedzieć co do treści zarzutów. Nie, ja się pytam, czy taka treść jest. Nie mogę się powiedzieć co do treści zarzutów. Dobrze, inaczej, czy Janusz Niedźwiecki miał dostęp do tajnych informacji? Te pytanie jest źle zadane, bo tutaj chodzi o to, że treść, na razie treść zarzutów jest objęta postępowaniem przygotowanym. Nie o to pytam, pytam, czy Janusz miał dostęp do tajnych informacji. Z racji, nie wiem, pełnionych funkcji, prawda? Czy miał dostęp do jakichś utajnionych informacji? Proszę Państwa, nie mogę wprost odpowiadać na takie pytania, bo one wkraczają w uzasadnienie wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Nie, bo osoby, które mają dostęp do tajnych dokumentów, są wymienione albo tam przez, prawda, Parlament Polski, albo z racji pełnienia funkcji, nie wiem, rządu. W ogóle takie osoby potencjalnie dopiero mogą być szpiegami, a nie ja, czy pan, czy kolega. Ja powiem tak. Nie no, pan mecenas prędzej, bo pan mecenas ma dostęp do akt tajnych. Tak, ale my tego nie mamy. My jakby podpieramy się w ogóle inną interpretacją artykułu 130. Tak. Bowiem według nas katalog zachowań jest tam zamknięty. A właśnie, a pan mówi, że otwarty, że sobie wpisuje, co mu się podoba. Dlatego właśnie, że każdym razem, co 3 miesiące wspieramy się z prokuraturą, gdyż uważamy, że zarzuty postawione panu Januszowi nie wypełniają przesłanki z artykułu 130. O, to uwagi, że ten katalog jest zamknięty i też nawet czynności około wywiadowcze, jeżeli one by były w jakiś sposób interpretowane, nie są również przesłanki z artykułu 130. Natomiast proszę pamiętać, że... Dlaczego sąd podziela jednak zdanie prokuratury? Co się dzieje w tych polskich sądach? No. Za każdym razem jest wyznaczany inny sędzia i to są sędziowie, którzy zapoznają się z wnioskiem. Natomiast to nie jest jeden sędzia prowadzący sprawę. Teraz cała klika. Teraz dzisiaj wniosek rozpozna jeden sędzia. Natomiast w przypadku uzmienienia wniosku przedłużenia tymczasowego aresztowania jest zażalenie. Jest zażalenie i to też będzie sędzia polecenia, będzie trzech sędziów. Ale trzyosobowy skład, nie? Trzyosobowy skład. Pan mecenas doskonale też wie, jaka jest praktyka, tak? Znaczy, i też pytanie takie mam już o opinię pana mecenasa. Czy w związku z aktualną sytuacją polityczną, czyli sytuacją wojenną za naszą wschodnią granicą, nie uważa pan, że właśnie istnieje sprzyjający klimat do ciągłego przedłużania aresztu właśnie w tej sprawie, w związku z treścią zarzutu, prawda? No bo to też jest tak, że no jednak nie żyjemy w próżni, prawda? Może Janusz Niedźwiecki jest ofiarą sytuacji politycznej na świecie. Bo mimo iż w trakcie wybuchu wojny siedział w areszcie, no ale... Ale mógł dowodzić tego aresztu. Na pewno utrudnia nam to obrona, aktualna sytuacja.
No tak. No. Tylko, że dlaczego Niedźwiecki ponosi konsekwencje, skoro on nie ma z tym nic wspólnego? No chyba, że nie, chyba, że jest jakimś dowódcą wojskowym, ale to ja nic o tym, nie wiem. Prokuratura zarzuca mu, że dowodzi oddziałami rosyjskimi na Ukrainie? Nie, oddziałam. Tego też nie może tego nam powiedzieć. Nie, no, wie pan, że to jest... Prokuratorze można się wszystkiego spodziewać. Ale nawet na to pytanie nie mogę odpowiedzieć co do zarzutów. Gdzie mi dowodził? Ale zaraz, moment, to zarzuty są tajne? Zarzuty... zarzuty są jawne, ale objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego. One są jawne, ale dla stron, dopóki jest postępowanie prowadzone przed prokuraturą. Czyli możemy się dowiedzieć tylko, że prokuratura mówi, że jest winny. A czego? A nie, tego nie możemy powiedzieć, tak? No, prokuratura nie może stwierdzić, że jest winny, bo składa zarzuty. Wiadomo, że to koniec końców stwierdzi sąd, ale prokuratura składa, złoży koniec końców sprawę do sądu właśnie dlatego, że uważa, że jest winny i sąd miałby to potwierdzić. Ale jest winny czego? No jedyne, co mogę powiedzieć, to zarzutów przedstawianych w... tak szeroko interpretowanego... tam jest wyraźnie takie, wyraźnie określenie, współpraca z obcym wywiadem i uwaga, to jest bardzo ważne, że na niekorzyść Rzeczpospolitej Polskiej, że miałoby to szkodzić Rzeczpospolitej Polskiej. No, przepraszam, ale w jaki sposób działalność, którą prowadził Jan Kuciński jawnie, bo wiemy o tym, że był przewodniczącym Europejskiej Rady na Rzecz Praw Człowieka. Nie, na przykład jak pojechał do Somalii i uwolnił więźnia politycznego tam pierwszego, to w jakiś sposób zaszkodziło Rzeczpospolitej Polskiej? Albo jak na przykład publikował raport o antysemityzmie na Ukrainie, to też miało zaszkodzić interesowi Rzeczpospolitej Polskiej? No panie mecenasie, no po prostu chodzi o to, chyba, że interes Ukrainy jest tożsamy. Też dokąd my dążymy, tak? No bo jeżeli, tak jak pan powiedział, prokuratura twierdzi, że to ma charakter otwarty, prawda? Że można właściwie wszystko przypiąć do tego, co się akurat prokuratorze spodoba, bo to ja nie wiem, czy ja, czy kolega, czy drugi kolega się zaraz też w areszcie nie znajdziemy i będą te same odpowiedzi na te same pytania, aż w końcu skończą się ludzie, którzy będą chcieli te pytania zadawać. Tak jak w tym słynnym wierszu Niemelera, prawda? Jak przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem komunistą i kończy się to, jak przyszli po mnie, to nikt nie protestował, bo nikogo już nie było. Dlatego też właśnie w takie postępowanie walczymy, żeby ten katalog był zamknięty, a nie otwarty i dowolnie interpretowany. Dobrze, proszę powiedzieć, ale jest jakakolwiek interpretacja Sądu Najwyższego tego paragrafu, skoro są takie spory, no, jakiekolwiek było rozstrzygnięcie, które... Bardziej opinie prawne. Tak, są opinie. Są wydawane, bo no to czas, żeby jakiś... trzeba pamiętać, że to nie jest artykuł no, powszechny, który jest zarzucany komukolwiek. No coraz bardziej się staje taki powszechny. Wszędzie, no, wszędzie jest takie niebezpieczeństwo, gdzie jakieś enumeratywne, jakieś zachowania nie są wyliczone do nadużyć przez prokuraturę. No, po prostu no, tak ktoś powinien chyba wystąpić w tym kraju o jakąś interpretację właśnie do Sądu Najwyższego. Nie, no teraz chcą zmienić, z tego co wiem, to jest wniosek Solidarnej Polski, żeby w ogóle zmienić prawo, żeby już karać nie tyle współpracę z obcym wywiadem, to z obcym państwem. Co, jak rozumiem, pociągnie do odpowiedzialności elity solidarnościowej za współpracę z Stanami Zjednoczonymi, wszystkich polityków, którzy... Niedawno w prasie była mowa o jakimś człowieku, Jarosławie A. Nazywającym się zresztą jak, takie inicjały, jak ja posiadam, tak, że wyrażał chęć, wyrażał gotowość i już jest szpiegiem. To jest tragedia, coś co wyprawia ta instytucja, jaką nazywają to się prokuraturą. No. Którą utrzymujemy z naszej... Którą my utrzymujemy, niestety nie mamy na to wpływu, bo ja bym tam grosza nie dał, no ale tak jest. No, no jedyne, co dzisiaj mogę powiedzieć, to czekamy, jest opóźnienie. No, my będziemy walczyć, żeby tego tymczasowego aresztowania nie przedłużono. Zapewne dzisiaj albo jutro zapadnie postanowienie sądu, albo uwzględniające wniosek, albo nie uwzględniające wniosek, przedłużenie reszty, albo zmieniające ten wniosek jest wraz z zastosowaniem środków wolnościowych. Tak, proszę powiedzieć, czy prokuratura może to robić w nieskończoność? Czy są jakieś granice kolejnego przedłużenia, jeżeli na przykład po dzisiejszym czy jutrzejszym posiedzeniu sąd przedłuży? Nie, no oczywiście są granice, ale to zawsze... Ile lat? Ta granica... Ile lat jest tą granicą? Tyle, ile trwa ta Rzeczpospolita po prostu, która istnieje w tej chwili. Powiem państwu tak. Sąd apelacyjny będzie kontrolował. Zazwyczaj też zmienia postanowienie, zmienia wnioski o wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania też z uwagi na upływ czasu, a upływ czasu już jest bardzo długi.
Już jest długi, jest półtora roku. Więc kolejna, no w tej sytuacji jakby niekorzystnej, no jakby czas trwania postępowania przeszkodowawczego wpływa również na korzyść pana Janusza, bo my jeszcze będziemy mieli czas wykonać wszystkie fotokopie akt sprawy, składać jeszcze więcej wniosków dowodowych. Natomiast tak naprawdę na obecnym etapie no w dużej mierze też musimy bazować na naszej pamięci, gdyż no, nawet nie możemy z kancelarii tajnej wynosić notatki. Z uwagi na nadaną klauzulę i pytania dokumentów. No i jedyne co możemy, to ja i inne co ustalić i zapamiętywać wszystkie informacje, ale prowadząc już długo tę sprawę, no znamy ją dokładnie, więc to pomaga nam w obronie. Jeszcze jedno pytanie. Czy są? Bo ja pytam celowo o te granice tych nadużyć prawa w Polsce, bo to jest dla mnie ewidentnie nadużycie. Mówię, Fundacja Helsińska wielokrotnie się wypowiadała na temat tego, co wyprawia prokuratura. Pan mówi, że upływ czasu i tak dalej, ale przecież to jest półtora roku. Sikorski siedział 3 lata, w końcu tam ktoś stwierdził, dobra, wypuścimy go. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, ale 3 lata zabrano człowiekowi życia. Zapewne poprzez fakt, że została wydana opinia przez Komisję do Spraw Arbitralnych Zatrzymań, ale ja nie znam sprawy pana. Czyli tutaj też trzeba do tego doprowadzić. Znowuż trzeba gdzieś szukać instytucji, w jakichś instytucjach międzynarodowych pomocy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest przykre, bo jesteśmy Polakami, a nie mamy w tym kraju instytucji, która by nas broniła przed tego rodzaju samowolą. No nie ma. No. Rzecznik niby praw obywatelskich, ale. Powiem tak, my zwracaliśmy się do instytucji w Polsce, też jesteśmy w jedną z kontaktów celem wydania opinii, natomiast nie wszystkie instytucje, że tak powiem, chcą pomagać. Jedna instytucja się zainteresowała w trakcie postępowania, natomiast instytucje też, nawet Praw Człowieka w Polsce czy fundacje, one mają ograniczony zakres i moc wpływania na postępowanie. Ja mam jeszcze takie pytanie, dlaczego Janusz Niedzielski nie pojawia się na tych rozprawach? Chodzi mi, ja wiem, że to nie jest wymagane, prawda? Ja wiem, że praktyka też jest taka, że... Deprywacje sensoryczne stosują i nie mogą... No ale tak, właśnie o to mi chodzi. Czy nie warto by było ciągle jednak, niezależnie od tego, czy są to uzgodnie, ale ciągle składać wnioski o to, żeby on był choćby po to, żebyśmy my, nie wiem, mogli mu pomachać, prawda? Jak on tutaj gdzieś przechodzi coś. My to robiliśmy przez lata. Mateuszowi to mu trochę dawało. To mu naprawdę trochę dawało, więc dobrze by było, gdybyśmy jednak starali się... Znaczy, bo to ja masz mu życzyć bezpośrednio, tak? Składaliśmy wnioski, natomiast w polskim prawie nie ma przepisów, które zobowiązałyby doprowadzenie podejrzanego na posiedzenie w sprawie przedłużenia tymczasowego z uwagi na to, że ma obrońcę. Bo łatwiej jest sędziemu skazywać papier niż skazywać żywego człowieka, który stoi. Spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, znowu będziesz siedział następne pół roku. Nawet posiedzenie w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania są nieobowiązkowe. Więc nawet można było się na nie stawiać. Tak to zostało skonstruowane. Więc sądy nie podzielały naszych wniosków, żeby wprowadzać pełną uszę, dlatego my przedstawiamy nasze stanowisko, nasze argumenty, porozumienie oczywiście z panem Januszem, bo jesteśmy z nim w stałym kontakcie. A czy te posiedzenia są niejawne, tak? My jako... Zasady. On jest naprawdę izolowany, bo pan prokurator twierdzi, że nie składał prokuratora żadnego takiego wniosku. Natomiast ja wiem, że aresztowany do czasu zakończenia tego postępowania przygotowawczego jest w dyspozycji prokuratury, więc to nie jest kwestia złożenia wniosku, tylko decyzji, tak? Uznaniowej. Jest do dyspozycji prokuratury, jako że wszystkie kwestie dotyczące pana Janusza są, muszą być uzgadniane z prokuraturą. Mm-hmm. Natomiast tak jak odwiedzamy systematycznie pana Janusza, nie skarży się nam na jakieś nieprawidłowości. Nie, ale czy jest izolacja, czy nie? Bo on może się nie skarżyć, bo może nie znać swoich praw. To jest normalne, prawda? Ale czy jest izolacja, czy nie w tym areszcie? No według mnie nie ma. Nie ma izolacji. Według mnie nie ma. Czy normalnie sam w takiej celi, czy ma jakiś? Na początku, pamiętam, na początku byli współlokatorzy,
ale pan Janusz nam przygotkarzy, zrobiliśmy skargę i został przeniesiony do celi jednoosobowej. Okej, okay, a na spacer wychodzi sam, czy z innymi osadzonymi? No bo to jest właśnie, to jest decydujące. Ja z panem Januszem nie rozmawiam, jak, gdzie wychodzi, czy sam, czy z kimś innym, tylko omawiam sprawy, które mamy mało czasu. Ja też wchodząc do aresztu, muszę zostawiać telefon i tak dalej, więc my musimy wszystko na bieżąco ustalać i jeżeli coś by było nie tak, pan Janusz by mnie o tym powiedział. A dlaczego na przykład rodzice Janusza nie mogą się z nim spotkać? No przecież to jest też jakaś tortura, jeżeli najbliższa rodzina jest, ciągle się odmawia najbliższej rodzinie spotkanie z synem? No przecież to jest jakieś, nie wiem, no, to jest naprawdę... To nieludzkie jest po prostu. No nawet za stalinizmu, jednak puszczali tak do rodziny na widzenie, prawda? Na obecnym etapie, znaczy wcześniej rodzina normalnie odwiedzała pana Janusza i rodzice, brat, narzeczona, natomiast teraz widzenia dla rodziców zostały wstrzymane i może pan Janusz odwiedzać brat i narzeczona. Dla rodziców zostały wstrzymane. A jaki powód? To jest element. Właśnie, to też ze spowodów. Na ten temat już nie mogę się wypowiedzieć, dlaczego zostały dla rodziców wstrzymane widzenia. No bo to też jest tutaj ściśle związane z tym postępowaniem. A czy prawdą jest, że bezpieka jest obecna podczas tych wszystkich rozmów, że on się nie może spotkać z kimś znaczy chyba z panem SNS-em może, tak? Ale z tego co wiem, to podczas innych właśnie spotkań cały czas jest obecny jakiś agent bezpieki i podsłuchuje, notuje i tak dalej. Znaczy tak, my nigdy nie mieliśmy problemu z widzeniem, zawsze jesteśmy sami z panem Januszem. Natomiast przy widzeniu z rodziną jest funkcjonariusz ABW. To jest jakiś kamerę, żeby nie przekazał jakieś informacje z więzienia pan Szpiegowski. Proszę pamiętać, że osoby tymczasowo aresztowane mają dużo bardziej ograniczone prawa niż osoby skazane. No tak. I to jest problem jakby tego statusu. No, ale właśnie dlatego cała kontrowersja polega na tym środku zapobiegawczym, prawda? Mają mniej więcej takie prawa jak człowiek zatrzymany w izbie wyczynowej. Przecież on już w areszcie siedzi dłużej niż ludzie za naprawdę za popełnione przestępstwa dostają wyroki. I teraz, a ja odpowiem panie mecenasie na pytanie, które zadał kolega, bo ja się tym dość głęboko interesowałem. Rzeczywiście w polskim prawie areszt może trwać nieskończoność. Teoretycznie jest ograniczenie do 2 lat. Ale jest później jeszcze jeden tam taki przepisik malutki, że wyjątkowe okolicznościach. Tam mają takie klauzule jakieś takie generalne, które pozwalają na rzeczywiście na. Więc tak naprawdę za 5 lat możemy tutaj przyjść i pan prokurator nam powie dokładnie to samo, że nie może udzielać, a przecież sąd podzielił, prawda, argumentację, no co za problem, o co wam chodzi. Nie jesteście niegrzeczni, bo się nie przedstawiliście. No tego rodzaju odpowiedź może. Ale nie to sobie idzie do Strasburga, tak? Dopiero jakieś prawo. No tak naprawdę już myślę, że odpowiedziałem na państwa pytanie. Nie wiem, co jeszcze na obecnym etapie mógłbym dodać. No najlepiej by było, jakby pan powiedział na przykład nie, za pół godziny, za godzinę, że sąd zdecydował nie przedłużać aresztu tymczasowego. Ale wiem, że to już nie od pana mecenasa zależy. Na pewno od razu nie będzie postanowienia sądu. Zazwyczaj one są po godzinie 15. Zwłaszcza, że to, jak pan powiedział, za każdym razem nowy sędzia od nowa się wgryza w ten materiał. Nie. Czasami są sędziowie, którzy wcześniej orzekali, więc oni ten materiał znają. Jeżeli te tymczasowe aresztowanie jest przedłużone, no to wolą rzeczy jest, że no pamięta sędzia, co czytał. Państwo jesteście obecni na wszystkich przesłuchaniach, które bezpieka prowadzi ze świadkami w sprawie, tak? Jesteśmy na tych przesłuchaniach. Bo macie prawo, jak na których ustalimy z panem Januszem, aha, że mamy być. Mhm. A czy to dużo jeszcze tam w ogóle świadków zostało w stosunku do początkowego etapu sprawy, do przesłuchania? Pytam nie po to, żeby mi pan podawał liczbę czy nazwiska, tylko bardziej po to, na ile jeszcze... Skończy się pretekst, prawda, ma dążenia i tak dalej. Powiem tak. No te czynności są dość powoli wykonywane, bo ja z tego co przypuszczam, że też będę gdzieś na tej, czy jestem na tej liście świadków, a nikt mnie w ogóle nie wezwał, gdzie ABW zna mnie chyba na pamięć, no to nie powinno być dla nich żaden problem. Zazwyczaj podstawą przedłużenia wniosku są też czynności, czyli przesłuchanie świadków.
No w tym konkretnym przypadku też są przedkwalifikowani do przesłuchania. I te prace faktycznie trwają, czy to pytam teraz o opinię, czy jednak prokuratora we współpracy z bezpieką jakoś tam opóźniają te czynności po to, żeby właściwie mieć ten pretekst do przedłużania aresztu, bo no nie wiem, ja sobie zadaję pytanie, jaki jest właśnie, problem. Czy to jakieś nie przydałoby się może zażalenie na przewlekłość tego postępowania? Mm-hmm. Powiem Państwu... Z Waszej strony, obrony. Powiem Państwu tak, no tutaj jakby nawet jakbyśmy złożyli jakąś skargę, to i tak biorąc pod uwagę, inaczej, postępowanie przygotowawcze według nas już powinno być zakończone, dlatego też, że ten areszt nie powinien zostać zakończony. Według nas jest za wolno prowadzone. Tak. Natomiast tak jak prokurator wskazał, że zostały złożone wnioski o pomocy prawne, no to też to zależy od innych krajów. Jak oni te wnioski zrealizują? Czyli jednak ta... Znaczy, w internecie pojawił się pod koniec zeszłego roku taki raport, w cudzysłowie właściwie, Antona Szakowcowa, jednego z takich proukraińskich propagandystów o działalności Janusza, która właśnie została interpretowana jako współpraca z Ugiadem. Ja oczywiście przeczytałem to w całości, z trudnością, ale przeczytałem. Nie ma tam ani słowa o jakimkolwiek szpiegostwie. Natomiast to też pokazuje jakiś ślad ukraiński w tej sprawie. Wiemy o tym, że Janusz we współpracy z ukraińską opozycją, legalną opozycją, wybraną w demokratycznych wyborach przez naród ukraiński, opracowywał na przykład raport o antysemityzmie na Ukrainie. Wiemy o tym, że mówił o łamaniu praw człowieka. I wiemy też o tym, że obecny rząd ukraiński zatrzymał Wiktora Medwiedczuka, no i jednego z liderów tej opozycji. Czy to może mieć jakiś związek? No już uwolnił, tak? Już go wymienił za jakichś tam banderowców z Azowa, prawda? No ale tak czy inaczej. To, co pan mecenas powiedział, wyraźnie wskazuje na to, że sprawa ta jest prowadzona na, nie wiem, prośbę, polecenie może obcych służb, w tym wypadku ukraińskich, prawda? Znaczy pomoc prawna to jest złożenie wniosku przez polski organ do organu obcego państwa celem wykonania konkretnych czynności. Więc no tak to należy interpretować. Czyli to polska strona wnioskowała, tak, nie ukraińska, tak? A i to czysty przypadek, że strona ukraińska publikowała jakieś rzeczy o Niedźwieckim? Nic nie wiedzieli. Pomoc prawna może być skierowana no, nie tylko czy do strony ukraińskiej, ale też do innych krajów w związku no, zapewne z tym, że no, pan Janusz jakby działając w sferze politycznej, no też bardzo dużo podróżował. No tak, ale to też jest poszukiwanie pretekstu, wie pan, bo ja rozumiem to, co do Somalii też złożyli ten wniosek, tak? Żeby poinformowali, jak Janusz tego więźnia politycznego, nie pamiętam nazwiska, proszę mi wybaczyć, ale to ciężkie jest do wymówienia, ale jak on tam był uwolnił z tego więzienia, to rozumiem, że też. Bo to wie pan, co chodzi, no można takich wniosków, krajów na świecie jest sporo, 200 ileś. No to można do każdego kraju, w którym Janusz był. No oczywiście, że tak. Składać wniosek na postępowanie przygotowawcze. No, on wolniej jest, bo jeden kraj odpisze szybciej, drugi kraj odpisze wolniej. No i jakby to też jest na ramach czynności, które wpływają na przedłużanie tym przygotowawczym. Ja jeszcze bym wrócił na chwileczkę, jeżeli można, do sprawy interpretacji, co to znaczy przewlekłość postępowania. Jako przykład podałbym właśnie sprawę Mateusza Piskuskiego, w której też jest ten świadkiem, który w postępowaniu przygotowawczym nie powiedział nic. Na przesłuchaniu w bezpiece tam na Rakowieckiej albo czegoś nie wiedziałem, albo po prostu nie pamiętałem. Jednakże już 3 lata czekam na przesłuchanie. Świadkowie jest przesłuchiwani są 1 miesięcznie. Czy to już jest przewlekłość, czy w ogóle to jest całkowita dowolność, kiedy mamy do czynienia z przewlekłością? Bo jakby pan zinterpretował, kiedy mamy do czynienia z przewlekłością, kiedy naprawdę oni tam przesłuchują jednego świadka, 70 świadków, których nic nie mają do powiedzenia, nasadzali sobie tylko po to, żeby potem nie było, żeby przedłużyć być może sprawę, którą na pewno Mateusz Piskorski założy przez państwu polskiemu o odszkodowanie. Jest jakieś, co pan uważa, że jest przewlekłością, no, postępowanie?
Szanowni Państwo, postępowanie jest fakt, że według nas przestępstwo z kierowcą jest zagrożone od razu do 10 lat pozbawienia wolności, 1,5 roku jest już wykonywaniem kary, bo to już... To jasne, to w wypadku skazania to zostanie zaliczone. My to tak, mówimy. Tylko że no, to powinno się zakończyć no, maksymalnie do roku, że do tego zagrożenia, bo to jest od roku do 10 lat. Natomiast areszt trwa 1,5 roku, jest wniosek o kolejne przedłużanie, więc wchodzimy w zagrożenie między rokiem a 10 latami, więc no, jest niejaką też poczuć. Poza tym mamy do czynienia, że interes ekonomiczny państwa będzie podpowiadał, żeby tego człowieka przynajmniej na 1,5 roku skazać, żeby nie musieć mu później wypłacać odszkodowania, tak? Bo 1,5 roku z tego, jeżeli zostanie uniewinniony, to przez będzie to nie, to w takim wypadku na 3 lata by się już skazywało, żeby później nie było, że na przykład wyszedł, razy dwa się zawsze ten wyrok chyba mnoży, żeby później nie było. No ja bym tu nie wybiegał, na razie jesteśmy na bardzo wstępnym, ale jednak zaawansowanym etapie postępowania przygotowawczego, jeszcze na pewno... Ja rozumiem, my pytamy z pozycji obywateli, którzy mają bardzo ograniczone zaufanie do tego wymiaru sprawiedliwości. Doświadczenie już tym podobnym. Ale też proszę pamiętać, że my jesteśmy jego częścią i też rozumiem. Mamy o interesy. Dlatego z panem rozmawiam też między innymi. Dobrze. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. No i tak czekamy przed salą. Sprawa Janusza Niedźwieckiego, naszego przyjaciela. Dowiedziałem się dopiero dzisiaj o 7 rano o tym posiedzeniu sądu. I dlatego jak najszybciej akurat byłem umówiony przychodni. I zanim pobrali mi krew, to spóźniłem się trochę, ale posiedzenie jeszcze ten. W tej chwili właśnie wchodzi pan. O, tylko stronę. Mężowie zaufania tam. Wolność więźniom politycznym. Także no, dowiedziałem się z samego rana dzisiaj o 7.15 córka mi powiedziała i byłem umówiony w przychodni. A tu tak jak słyszeliście tutaj to było takie. No. Nie będziecie czekać? A to i tak jest. Stwierdził, że raczej dzisiaj nie zapadnie. Ale macie kontakt z mecenasem tutaj? No tylko taki. Tak? No, tyle tylko nie, taki. Nie mam takiego. No to czyli dowiemy się tylko z mediów w takim układzie. No dzięki. Hej. No ja rano dowiedziałem się dopiero 7 z minutami. Z Andrelem. Wczoraj dopiero, wiesz, ale będziemy się starać no tak. Szybciej dowiadywać teraz. No tak. To dajcie sygnał, jak tam coś tam będzie. No jesteśmy. Jesteśmy już po, powiedzmy, w wywiadzie z prokuratorem i jestem już, także można by zapisać numer sprawy, sala numer 5, sala rozpraw numer 5, zanim trafiłem też tutaj, ale to i tak dopiero zaczęła się rozprawa, tak jak powiedział. Tak jak powiedział mecenas, decyzja na pewno nie zapadnie dzisiaj, tylko powiedzmy w jakimś tam jutro może albo tam za dwa dni. I dlatego. Oczywiście te kariatywy są zaczerpnięte z architektury rzymskiej. Tutaj jest występ, to jest to sąd. Apelacyjny. Łącznik tutaj sądu apelacyjnego i kariery w tej opcji. Także. Od wiosny do jesieni. Na tym chyba będziemy kończyć. Na tym będziemy kończyć. Dzisiaj no niestety nic się nie dowiemy, dopiero po prostu z trzecich ust, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.